Jeden na sześciu uciekinierów pada ofiarą handlu w celach seksualnych. Na całym świecie 4,5 miliona osób jest wykorzystywanych seksualnie. Do USA przemyca się rocznie od 14,5 do 17,5 tysiąca osób. Nie, będę miała kłopoty. Może jutro. Nie przynudzajcie, chodźmy. I tak już będę miała kłopoty. No właśnie. Musimy iść, późno już. No odpuść, stary. Nudziary. I co z tego? Przestań. Przecież chodziło im tylko o jedno. Faceci to świnie. Film Harley'a Wallena. Występują scenariusz i reżyseria. Zdrada. First off, Mikhail. Nie w moim biurze, Mikhail. Myślałem, że się rozumiemy. Nie podoba ci się mój biznes, ale to ja płacę. Pięć kobiet. Twoi bandyci porwali 13-latki i 2 20-latki z mojego miasta. Mam wysokie wymagania. Potrzebowałem, nie rozumiesz, że ja za to odpowiem? Komendant i ja obrywamy, bo nie dotrzymałeś obietnicy. Może ograniczę się na jakiś czas. Pewnie. Nieważne, czy przyjmiesz pieniądze. Ja i tak zrobię swoje. Pójdziesz na policję? Nie rozumiesz? Nie pozostawiasz mi wyboru. Obaj na tym zyskamy. Może zwolnię, a może przeniosę się na przedmieścia. Nie musimy tego kończyć. Wiem, że lubisz moje cukiereczki. Przemyśl to. Chryste. Cześć. Obiad aktualny? To ich rok.
Oszalałaś? Zostały im góra 3 lata. Nie. Znaleźliśmy kolejne zwłoki w śmietniku. Cholera. Dzieje się. Koroner je przywiezie. Ile miała lat? Mniej niż 30. Alderman musi zająć stanowisko. Tak. Do roboty. Musimy cię przeszukać. Nie damy się okraść. Wygrałem uczciwie. Przekonajmy się. Przegraliście, durnie. A teraz możecie przegrać ponownie albo odejść. Masz mnie za mięczaka? Ostatnie ostrzeżenie. Pieprz się. Nie pokazuj palcem. Ty też popełnisz błąd? Jesteś twardzielem? Zły ruch. Popracujcie nad gościnnością. Jest niesamowity. Chciałem, żeby było wyjątkowo. A twoja mama chciałaby, żebyś go nosiła. Jesteś moją jedyną córką. Wszystkim, co mi zostało. Miasto jest twoim dzieckiem. Mam dużo obowiązków. Rozumiem. Masz dużo na głowie. To prawda. A co u ciebie? Sama nie wiem. Po staremu. Kiedyś znajdziesz swoje powołanie. Oby. Z pewnością. Wstaję wcześnie, a ty? Ja też. Zjemy śniadanie w piątek? Tak. Mamy? Pieniądze? Tak. Czyste. Świetnie, dzięki. Odetnę Rosjan. Zajmę się... Nie mogę dopuścić do wojny gangów. I nie mogę cię chronić. Nie będzie wojny. Zaufaj mi. Dobrze. Wystarczy kilka anonimowych donosów, żeby gnili za kratami. Wolałbym, żeby zginął. Nie. Zaufaj mi. Wierzę, że będziesz o mnie dbał, dopóki ci płacę. Jedź ostrożnie. Spójrz, Christy. Piękny. Ma pani doskonały gust. Dziękuję. Kto jest autorem? Młody artysta. Jego obrazy mają głębie. J.B. Davis? Nie kojarzę. Jest coraz lepszy.
Ile kosztuje? Tylko $2,800. Biorę. To już trzecia ofiara w tym miesiącu. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Masz coś? Nie. To mogło być morderstwo. No, nie wiem. A nie samobójstwo? No, nie. Ale testy wykazały, że brała heroinę przez co najmniej rok. Co mi do tego? Potrzebuję twojej pomocy, Wolf. Kartel i Rosjanie nie mogą porywać naszych dziewczyn. A ty możesz? Rozumiem cię, Mike, ale nie mogę kontrolować całego miasta. Czyżby? Dlatego podjąłem decyzję. Czego chcesz? Mikhail i jego ruski są poza kontrolą. Rozumiem. Daj mi znać. Wolf, nie oceniaj mnie. Ty też nie jesteś święty. Nie jestem. Burmistrz polecił zerwać z tobą interesy. Walić go. Chciałbym. Boisz się go? Nie, ale może ułatwić nam życie. A ja mogę mu je utrudnić. Wiem, ale... Żadnego ale. Dobijamy targu, czy nie? Możemy się dogadać. Musisz tylko przestrzegać zasad. Walić burmistrza i jego zasady. Walić mnie, walić ciebie. On też jest zbirem. Decyzja należy do ciebie. Wspieram cię, Mikhail, ale nie pójdę z tobą na dno. Jasne? Właśnie za to cię lubię. Zawsze mówisz jasno. Na pewno? Jestem dorosła, nie potrzebuję pozwolenia. Wiem, ale... Foxtrot jest teraz modny. Tak, ale to nie jest miejsce dla córki burmistrza. Daj spokój. Możemy iść do Grasshoppers. Chodźmy do Foxtrot. Jeśli nie będzie fajnie, przeniesiemy się do Grasshoppers. Pakujesz się w kłopoty. Raz się żyje. Racja. Daryl, znajdź ją. Jesteś tego pewien? Dobrze. Cześć. Musisz kogoś znaleźć. Kogo? Marie Alderman. Dobry żart. A tak naprawdę? Marie Alison Alderman. Serio?
Tak. Odpuśćmy, to zbyt ryzykowne. Powiedz to Mikhailowi. Cholera. Znajdę ją, ale spróbuj wybić mu to z głowy. Nie za to mi płaci. Jak chcesz. Załatw to. Jest tu. Co? Jest w klubie. Dwa Johnny Vegas. Robi się. Usiądźmy. Dobra. $30. Zapłacę. Dzięki, ale możemy zapłacić. To żaden problem. Dziękujemy. Chodźcie ze mną. Chcesz tego, czy nie? To nie takie proste. Ułatwię ci to. Suka. Cholera. Co tam? Jesteś na mieście? Tak, Foxtrot z Marii. Mogę wpaść? Pewnie. Do zobaczenia. Czym się zajmujesz? To mój klub. Prowadzę też inne interesy. Sandra tu jedzie. Poczekamy na nią przy barze? Zawsze możecie do nas wrócić. Dziękujemy. Halo? Cześć. Pamiętasz tę heroinistkę? Tak. Znalazłem coś. To nie było zabójstwo, a przynajmniej nie umyślne. Co? Przyjedź, pokażę ci. Już jadę. Nie wierzę, że z nim siedziałyśmy. Chryste! Miejmy nadzieję, że nikt się o tym nie dowie. Nie wiemy, czy to, co o nim mówią, jest prawdą. No tak. Musiałam wyjść. Tylko piję. Przykro mi. Szkoda. Powinniśmy byli zerwać już dawno temu. Napijmy się. Tak jest. Cześć. Cześć, Alex.
Cieszę się, że przyjechałaś. Żaden problem. Co znalazłeś? Dowiedziałem się czegoś o pierwszej dziewczynie. Angeli? Tak. Okazuje się, że jeszcze niedawno nie była uzależniona. Czyli przedawkowanie było przykrywką. Gorzej. Gorzej? Heroina, od której zmarła, nie została wstrzyknięta. Ona nie miała zginąć. Jak to? Spójrz. Widzisz ten cień? Wszyto jej woreczki z heroiną. Jeden z nich musiał pęknąć. Spójrz na nerki. Zbadałem pozostałe dziewczyny. I chociaż nic nie zostało jeszcze potwierdzone, najprawdopodobniej zginęły w podobny sposób. A ci dranie po prostu zabrali worki i wyrzucili ciała. To wszystko zmienia. One były narkotykowymi mułami. Właśnie tak. Nie możemy mu nic udowodnić. On tu jest. Na pewno nic nam nie grozi? Omijajcie jego loże. Najwyżej skopię mu tyłek. Dlatego się przyjaźnimy. Musimy pogadać. Nie mamy o czym. Dlaczego mnie obwiniasz? Sam chciałeś przerwy. Bo praca jest dla ciebie najważniejsza. Serio? Wiedziałeś, na co się piszesz. Wiedziałeś, czym się zajmuję. Ale nie wiedziałem, że tak cię to pochłania. Idź już. Na pewno? Masz alergię na swojego chłopaka? Byłego. Wiesz co? Spadaj. Wyjdź. Kto to? Znajomy Mikaela. Lepiej to sprawdzę. Pójdę z tobą. Poczekajcie. Uspokoisz się? Tak. Uspokój się. Zabieraj łapy. Chcesz tego? To było głupie. Jesteś cała? Nie wiem. Tak. A ty? Ja też. Gdzie jest Marie? Nie wiem. To wasza koleżanka? Tak, widziałeś ją? Byłem zajęty. Może weszła do środka. Może. Cześć. Wybacz, że nie odebrałam. Jestem w Foxtrot. A ja w Kostnicy. Kolejna ofiara? Nie. Okazuje się, że używali ich do przemytu narkotyków. Co? Były mułami. To obłęd. Mam mały problem. Brand wdał się w bójkę. Co? Przez to wszystko zgubiłam Marie. Odbierzesz mnie? Pewnie. Dzięki, pa. Thank you.
Chryste. Odezwij się, proszę. Czemu zawdzięczam te... przyjemność? Przecież wiesz, może tak, a może nie. Nie lubię zgadywanek. Rosjanin zostanie odcięty. Twoi klienci będą wymagać obsługi. Czyżby? Carlos, czy znasz Mikaela? Nie. Ale to bez znaczenia. Bo go nie znasz. Mikael jest inny. Rozumiesz? Ale wkrótce zniknie. Już to gdzieś słyszałem. A jednak wciąż tu jest. Wyczyściłem Chicago z takich jak on. To jest Detroit, a nie Chicago. Tu jest inaczej. Nie przyszedłem słuchać, jak bronisz Rosjan. Nie bronię ich. Chcę, żebyś wiedział, w co się pakujesz. Pójdziesz z nim na dno. Carlos. Czas pokaże. To twoja ostatnia szansa, żeby zmienić strony. Powtarzasz się. I po Fraser. Cześć. Nie możemy znaleźć Marii. Dziwne. Nie zostawiłaby nas. Ktoś musiał ją widzieć. Może wyszła. Pożegnałaby się. Uspokój się. Czego chcecie? Mam pieniądze. Wypuśćcie mnie. Ucisz ją. Nie, proszę. Odłóż ją. Dobrze. To nie zabawka. Rozumiem. Jest zbyt cenna. Tak. Pani detektyw chce przeszukać klub. Nie mamy nic do ukrycia. Chciałem, żebyś podjął decyzję. Współpracujcie z nią. Dobra.
Gotowa do pracy? Nie odbiera. Zniknęła. Pewnie wyszła z jakimś kolesiem. Nie ona pierwsza. Zadzwoń, jeśli coś znajdziesz. Pewnie. A kamery działają? Tak. Dużo ich macie? Sporo. Możemy zobaczyć nagrania? Pewnie. Ale tylko Mikhail ma do nich dostęp. Zależy nam na czasie. Zadzwonię do niego. Dobranoc. Dobranoc. Tak. Mamy problem. Cześć. Czy dzwoniła moja córka? Nie, sprawdzę pocztę głosową. Dzięki. Burmistrzu? Tak? Nie nagrała się. Biuro burmistrza Aldermana? Sandra Miller, koleżanka Marii. Zastałam Donalda? Tak. Jest z tobą Marii? Nie, dlatego dzwonię. Chwileczkę. Burmistrzu? Sandra do pana. Sandra? Tak, koleżanka Marii. Dobrze, dzięki. Halo? Cześć. Rozmawiał pan dziś z Marii? Nie, nie przyszła na śniadanie. Nie wiem, co robić. Zgubiłyśmy ją wczoraj w Foxtrot. W klubie Kowalczecha? Tak. Dlaczego tam? Ja tylko do nich dołączyłam. Wybacz. Co chciałaś powiedzieć? Marii zniknęła. Niedobrze. Wiem. Przejrzę nagrania z monitoringu Foxtrot. Daj znać, co znalazłaś. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Ja też. Ale... Nieważne. Obudziła się. Wstawaj. Słyszysz mnie? Gdzie ja jestem? Zbadam cię. Co? Gdzie ja jestem? Uspokój się. Nie. Rób, co mówię. Mogę uprzykrzyć ci życie. Zrozumiano? Nie rób tego. Mamy jej nie krzywdzić. Zrozumiano? Tak. Uspokój się. Mam cię uśpić? Dlaczego to robicie? Zapłacę wam.
Nie musicie tego robić. Dobranoc. Nikogo nie aresztowaliśmy, ale mamy kilku podejrzanych. Burmistrzu, jak zamierza pan to zakończyć? Sprawą zajmuje się dwóch najlepszych detektywów i czterech znakomitych funkcjonariuszy. Czy to prawda, że znaleziono kolejne ciało? Niestety znaleziono ciało kobiety, ale na ten moment nie znamy szczegółów. Ostatnie pytanie. Krążą plotki, że w sprawę zamieszana jest pewna osoba, która przekazała darowiznę podczas pańskiego wydarzenia charytatywnego. Czy jest pan świadomy tych powiązań? Nie, ale nie odrzucam żadnych wpłat. Nie ma dowodów na to, że którykolwiek z naszych darczyńców ma związek z tymi porwaniami. Doceniam Państwa zaangażowanie, ale muszę już iść. Komendant przejmie stery. Grzeczny chłopiec. Dziękuję. Brawo. Znajdziemy sprawców. Proszę mi zaufać. Dziękuję. Pani detektyw, przepraszam, ale nasze kamery nie działały wczoraj poprawnie. Jak to? Zacinają się i musimy je resetować. Wie pan, jak źle to brzmi? Zaginioną osobę ostatnio widziano w pańskim klubie, a kamery, jakże wygodnie, nie działały. Monitoring ma chronić moją własność, a nie nagrywać kobiety, które wychodzą z mężczyznami. Czyli wyszła z kimś? Pewnie tak. Marii taka nie jest. Nie powinna pani prowadzić sprawy swojej przyjaciółki. Jest pan bardzo pewny siebie. Jest pan przekonany, że ujdzie to panu na sucho. Ale pańskie dni są policzone. Mogę w czymś jeszcze pomóc? Nie. To wszystko.
Odprowadź panią. Poradzę sobie. Co tam? Mikhail to zrobił. Co? Twierdzi, że kamery się zacinają. Nie wierzysz mu? Ani trochę. Przymknę go. Rozumiem, ale musimy być ostrożne. Wiem. Powiadomię burmistrza. Dobra. Kiedyś nie musieliśmy zamykać drzwi. Czasy się zmieniły. To dzieje się wszędzie. Ale mnie obchodzi, co dzieje się tutaj. Rozumiem. Czyżby? Przyjaciółka mojej córki zaginęła. Nie tylko ona. Do czego to doprowadzi? Powołałem specjalną jednostkę zajmującą się handlem ludźmi. Co może zrobić dwóch detektywów? Dwóch znakomitych detektywów to lepsze niż nic. Ponadto wspiera ich czterech doświadczonych funkcjonariuszy i cała policja. Oni porywają nasze córki. Przepraszam, ale muszę już iść. Proszę na nie spojrzeć. Do czego to doprowadzi? Zareaguje pan dopiero, gdy porwą pańską córkę? Bardzo mi przykro. Obawiam się, że porwali ją Rosjanie. Co? Na spotkaniu z Mikhailem dowiedziałam się, że w noc jej zaginięcia zepsuł się monitoring, który wcześniej działał doskonale. Sądzę, że to ich sprawka. Musisz ją znaleźć. Wiesz, co te zwierzęta robią z dziewczynami. Wiem. Robi się. Przykro mi. Znajdź ją. To ona? Tak. Nie jest blondynką. Jest. Ma ciemny odrost. Blondynki kosztują więcej niż 10 tysięcy. Ale weźmiemy ją. Macie jakieś młodsze dziewczyny? Oczywiście. Jakie? Nastolatki, dziewice. Do 100 tysięcy? Coś się znajdzie. Przygotuj ją. Zobaczę, co mamy. Jesteś pewien? Na pewno jest w to zamieszany. Jest szansa, że ją odda? Wątpię.
Chyba, że będzie chciał się ratować. Potrzebuje wsparcia. To ryzykowne zlecenie. Dobrze. Tu chodzi o moją córkę. Ktoś musi mnie osłaniać, ale to nie będzie tanie. Rób, co trzeba. Potrzebuję $250. Zadzwonię, gdzie trzeba. Dobrze. Podejdź. Nie. Proszę. Porozmawiaj ze mną. Przecież wpadliśmy sobie w oko w klubie. Tak? No tak. Pomóż mi. Odwdzięczę się. Nie. Zdejmij mi kajdanki. Po co? Pokażę ci. Ale co? Coś. Lubię takich twardzieli. Lepiej? Tak. Pokaż. Co jest? Prosiłam o wodę. Zachowuj się, bo skończysz zgwałcona i martwa w rowie. Karpow, tak? Nie spieprz tego, bo zostaniesz przynętą. Co? I nie wyjmuj fujary. Ósemka, narożnik. Szlak. Oszukiwałeś, nie zapłacę ci. Nigdy więcej mnie nie dotykaj. Zrozumiano? Tak. A teraz mi zapłać. Mów. Potrzebuję cię.
A jego przeciwnikiem jest... Niepokonany Alfa. Powtarzam. Powitajmy niepokonanego Alfę. Na środek. Jedyną zasadą jest brak zasad. Walczcie. Zadzwoń. Czy możemy sprawdzić ingerencję w nagrania? Tak. Powinniśmy. Jak mogli zwinąć ci ją sprzed nosa? To przez Brada. Widziałam, jak Kowalczyk odjechał białą furgonetką. Może kamery stacji benzynowych złapały jego tablicę. Albo obstawmy klub. Możliwe, że wróci. Tak. Zapytajmy komendanta. Dobry pomysł. Komendancie? Tak, mamy coś. Słucham. Prześwietlmy monitoring. Zadzwonię do sędziego. Widziałam białą furgonetkę. Czy możemy wydać list gończy? A może obstawicie klub? Zrobimy to i to. Dobrze. Dziękujemy. Sprawdzę parking, a ty klub. Dobra. Cześć. Cześć. Wybacz, że tak szybko wyszłam. Twój szef był niemiły. Nie szkodzi. Dzięki, że powstrzymałeś Brada. Robiłem swoje. Napijemy się? Pewnie. Jak tu wylądowałeś? U boku właściciela i menadżerów klubu? Wiesz, o co pytam. To dobra fucha. Mikhail przyjaźnił się z moim ojcem, gdy ten zmarł. Moja matka przedawkowała kilka lat wcześniej, więc musiałem walczyć o życie na ulicy. Mikhail mnie przygarnął. Wykorzystuje cię, jak każdy szef. Potrafisz odróżnić dobro od zła. Jednak fałszywe poczucie lojalności sprawia, że postępujesz wbrew sobie. Co chcesz usłyszeć? Że żałuję przejścia na ciemną stronę? Że się boję? Coś takiego.
Nie ma ciemnej i jasnej strony. Są tylko odcienie szarości. Dołącz do mojego odcienia szarości. Wydajesz się być dobrym człowiekiem. Nie? To wszystko? Tak. Na koszt firmy. Masz coś? Nie. A ty? Też nie. Jak interes? Dobrze. Pani detektyw znów tu była. Nie przejmuj się. Już wyszły. Karpow, sprawdź okolice. Wyszły. Sprawdź. Dobrze. Co powiedziała? Nic nie mają, ale jest pewna, że to ty. Bagaż zniknie jutro. To dobrze. Witaj. Wstawaj. Spieprzaj. Chciałem być miły. Zaczynajmy. Czy porwałeś córkę burmistrza? Twoją matkę. Zapytam jeszcze raz. Czy porwałeś córkę burmistrza? Spieprzaj. Co tak lekko? Myślisz, że jestem gliną? Myślisz, że mam zasady? Cash. Zabij mnie. Wolę się zabawić. Paznokcie odrosną. To jeszcze nie koniec. Gdzie ona jest? Z twoją matką. Zerżnąłem je. Śmieć. Poziom drugi. Już się boję.
pomocy. Pomóż mi. Proszę. Nie ma go. Jak to? Nie ma go tutaj. Halo? Kim jesteś? Pilnuję telefonu, a ty? Daj mi Karpowa. Dobra. Twój szef dzwoni. Nic mi nie jest. Zgrywa twardziela. Potnę cię na małe kawałeczki. Posłuchaj mnie. Czego chcesz? Wymienię rosyjską szumowinę za córkę burmistrza. Co? Karpow niedługo umrze. Trudno, mam dużo Karpowów. Zwolnił cię. Pozwolisz go zabić? I tak zniknął. Ale żyje. Już nie. Cholera. Na co się gapisz? Zniknęła. Łap ją. Zniknęła. Co? Marie zniknęła. Tak. Uciekła. Co? Nie mogła zajść daleko, ale powinieneś o tym wiedzieć. Sam powiedz burmistrzowi, gdzie jest jego córka. Tak. Słyszałeś? Tak, sprawdź to. Jack, zostań tu. Nie rób głupstw. Bolało? Ciekawe, za ile się wykrwawisz? Obstawiam 6 godzin.
Umrzesz, jeśli nikt ci nie pomoże. Czego chcesz? Gdzie jest córka burmistrza? W szkole. Nie wiem, o co ci chodzi. Zła odpowiedź. Sandra? Pomóż mi. Poddaję się. Nie strzelajcie. Podejdź z rękami za głową. Wystarczy, że podasz adres. I tak niedługo umrę. Pomogę ci. Będziesz wykrwawiał się przez tygodnie. Ale jeśli podasz mi adres, zastrzelę cię. Muszę przyznać, że jestem ciekaw, ile wytrzymasz. To dość skomplikowana sytuacja, nieprawdaż? Chcesz go wypróbować? Cichy z ciebie typ. No dobrze. Pokaż mu kasz. Nic nie powiem. Zakończmy to. To ty decydujesz, jak zginiesz. Spójrz na mnie. Nie wiem, gdzie ona jest. Niedługo zaczniesz gadać. Zdradź nam adres. Dwie za jedną. Ślicznotka. Łapy precz, świnio. Czy podałyście lokalizację? Spieprzaj. Nie dotykaj jej. Już po tobie. Spieprzaj. Czy podałyście lokalizację? Przenieśmy się. Obyś nie kłamał. Kłamca.
Jestem kłamcą. Spójrz na siebie. Mogłeś wybrać mądrzej. Dobrze cię widzieć. Dołącz do mnie, a cię uwolnię. Nie. Nie? Nie ma mowy. Już postanowiłem. Dobrze. Żegnaj. Nie skrzywdzę was. Uratuję was. Uratuję was wszystkie. On jest z nami. Cicho, uratuję was. On jest z nami. Już dobrze. Uratuję was. Wszystko będzie dobrze. Chodź. Wszystko gra? Tak, usuwają ciała. A więc wyszli? Nie, wyrzucają je. Oby nie było ich więcej. Oby. Nie. Nie zostawię cię. Musimy iść. Nie zostawię jej. Chcesz zginąć? Źle się czuję. Musimy uciekać. Słuchajcie, będą uzbrojeni po zęby. Musimy być czujni. Jesteśmy jednością. Praca zespołowa. Semper Fi. Dokładnie tak. Przenieście dziewczyny, musimy uciekać.
A ty, szefie? Muszę coś załatwić. Odurzenie schodzi po godzinie. Będziemy na zapleczu. Przyprowadźcie mi Daryla, żywego. Nie mogę. Co? Nie wydamy cię. Mikhail będzie mnie szukał. Muszę to zrobić po swojemu. Czyli? Stawić mu czoła. Przecież to samobójstwo. Tak, jak poddanie się. Mamy programy, wiesz, co mam na myśli. Do końca życia będę musiał oglądać się za siebie. Mam przeczucie, że umrę młodo. Sandra, nie mogą mu pomóc? On ma rację. Przykro mi to przyznać. Idź do auta. A co z lojalnością? To ty pozwoliłeś zabić Karpowa. Czy naprawdę myślisz, że puściliby go wolno? Mogłeś się wymienić. Zginęlibyśmy. Odchodzę. Czekasz na błogosławieństwo? Obiecaj mi, że zostawisz mnie w spokoju, jeśli pomogę ci sprzątnąć tych kolesi. Stoi. Ufam ci. Pójdę do burmistrza. A ja do Stone'a. Już jadą. To dobrze. Jak się czujesz? Nie najlepiej. A wy? Słabo mi. Gdzie ona jest? Marie. Tato? Jestem przy tobie. Tak mi przykro. Boli cię coś? Jesteś cała? Złapaliście ich? Jeszcze nie. Już jadą. Dopilnuję, żeby zginili w pierlu. Ale on ma zginąć, jasne? Komendancie? Tak. Chcę jechać. Nie. Zabili moją partnerkę. Wróć do domu i odpocznij.
Kazałbym ci jechać do szpitala, ale za dobrze cię znam. Będę cię informować na bieżąco. Możemy iść? Tak, ale należy ją zbadać. Wiem, wezwałem już lekarza. Ona potrzebuje pomocy. Po prostu go zabij. Oby to wystarczyło. Jak się czujesz? Nie podoba mi się to. Siedzimy na otwartej przestrzeni. Oddychaj. Właśnie tak. Ruszajmy. Pokażemy im. Doktor zaraz tu będzie. Niedobrze mi. To przez narkotyki. Ale wszystko będzie dobrze. Chcę, żeby ten koszmar się skończył. Rozumiem. Jesteś dzielna. To lekarz. Pogrywasz ze mną? Co robisz? Sprawdziłeś kartel? Więcej ci zapłacili? Co? Powiedz, że wiesz. Policja zaraz tu będzie. Co tu robisz? Ślicznotka. Mów, albo przelecę ją na twoich oczach. Nie, proszę. Ostatnia szansa. Nie potrzebuję cię. Odetnę kartel. Powstrzymam policję. Będziecie bezpieczni. Pomogę wam. Nie. To za zdradę. Cash.
stać. Nie jesteśmy z nimi. Przyjechaliśmy uratować Marii. Spóźniliście się. Jest już w domu. Wolałbym się upewnić. Pewnie. Tylko opuść broń. Nie odbiera. Stać. Cholera. Daryl, jesteś cały? Tak. Nie ufam ci. Skończyły ci się naboje? Słyszałem, że tobie też. Może. Dobra. Przekonajmy się. Nie boję się ciebie. Skończmy to. Masz za dużo mięśni. A ty za mało. Chryste, Mikhail. To koniec. Policja już tu jedzie. Nie mam broni. Napijemy się? Pewnie. Wartość czarnego rynku usług seksualnych waha się od niemal 40 do 290 milionów dolarów. Wiele dziewczynek, które doświadczyły molestowania w dzieciństwie, pada ofiarą handlu w celach seksualnych, średnio w wieku 12-14 lat. Niewolnik kosztuje średnio 90 dolarów.
wystąpili. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.